dzisiejszy temat live'a, dlaczego nie możesz pomagać za free. Wiem, że jest to dosyć kontrowersyjnie brzmiący temat, ale jest cholernie ważne, żeby zrozumieć to, co za tym stoi, o co tak naprawdę chodzi w tym pomaganiu. Moment, w którym przyjmiecie do swojego życia, że wszystko, co się dzieje, absolutnie wszystko, mówię tutaj o waszym dorosłym życiu, bo tutaj na tej grupie nie ma dzieci, więc nie kieruję tej informacji do dzieci, tak? Nie wchodzimy jakby w tę przestrzeń, co się wydarzyło, kiedy byliście dziećmi, w dzieciństwie i tak dalej. Nie wchodzimy w tę przestrzeń. Mówię tu i teraz. Wszystko, co się dzieje tu i teraz w twoim życiu, dla ciebie, w relacji z ludźmi, w relacji z otoczeniem, w kwestiach finansowych, w kwestiach obfitości, w twojej pracy, w biznesie, bądź też problemach z tym biznesem, albo w ogóle problemach z wejściem w ten biznes. Wszystko dzieje się po to, abyś zatrzymał się, jeżeli jest taka potrzeba, zatrzymał się, zobaczył i wzrósł. Wszystko dzieje się dla naszego wzrostu, ale żeby ten wzrost nastąpił, my pewne paradygmaty, pewne schematy potrzebujemy puścić albo zamienić, jeżeli są to przekonania, zamienić, stworzyć nowe. Nie zrobimy tego, jeżeli będziemy w takim pędzie, w takim ataku, biegu, szybko, szybko, pchaniu się w działanie, mocniej, szybciej, więcej. Trudno wtedy będzie nam to zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje wokół nas. I przychodzi taki moment, kiedy wszystko zaczyna się walić i nie masz wyjścia, musisz się zatrzymać. Czy trzeba doprowadzać do takiego momentu? Czy jest on nam potrzebny? Czasem tak, jeżeli nie potrafimy się zatrzymać wcześniej. Mówię wam to z własnego doświadczenia, ponieważ wiele razy zdarzało się w moim życiu sytuacje, gdzie wszystko super szło i wychodziłam z założenia, że im więcej będę inwestować czasu, energii, siły i pchać do przodu, tym więcej będzie do mnie wracało i tym więcej otrzymam. I jakże było to złudne i zaskakujące w efektach, ponieważ chwilę później nagle po prostu wszystko się rozsypywało i pojawiało się ogromne poczucie niesprawiedliwości, złość, wkurwienie mogłabym powiedzieć wręcz, że co tu się dzieje, ja tu płynę na fali, daję czadu i w ogóle działam na maksa i nagle po prostu wszystko i zatrzymywało się. I nie byłam w stanie zrobić nic kompletnie. I spadek formy, zdołowanie, powolutku, powolutku, w dół, w dół, w dół, w dół, z nastrojem, ze wszystkim. I często w takich sytuacjach zdarzało się, że szukałam przyczyny na zewnątrz, czyli tak, wszyscy wokół są winni. Ktoś pewnie rzucił na mnie jakieś zaklęcie, podpiął się energetycznie, wykonał jakiś rytuał na mnie, żeby mi nie poszło. Ktoś mi pewnie zazdrości, pewnie jacyś w ogóle ludzie się zebrali, żeby mi się to nie udało, albo mnie obgadują i są w silnej energii i taki jest efekt. I zaczynałam szukać wszystkiego na zewnątrz, a to winne są dzieci, bo nie pozwalają mi pracować tak, jak ja chcę. A to problem, bo moje zdrowie jest nie takie, jakie ja chcę, a to coś mnie boli, a to gdzieś coś wypadnie, a to koronawirus i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, takich rzeczy można by mnożyć i mnożyć, naprawdę mnóstwo. Jestem pewna, że każdy z was łapie się na takich momentach, że kiedy coś się zaczyna walić w życiu, nagle zaczynamy szukać przyczyn na zewnątrz, kto jest winny naszego nieszczęścia, kto się przyczynił do tego, że nam coś nie wyszło, kto jest odpowiedzialny za to, że to, co się wydarzyło, poszło w złym kierunku. My wpadamy w taki syndrom ofiary, tak? Wszyscy są wokół winni. I z tego syndromu, kiedy wychodzimy z poziomu tego, że szukamy tych winnych i oczywiście ich znajdujemy, bo to jest tak, że jak szukasz, to znajdziesz, wytłumaczysz sobie, co się zadziało, więc znowu podnosisz się z tych kolan i idziesz w tym kierunku, który masz za sobą, gdzie już ta ścieżka była trochę wydeptana, starasz się z powrotem na tą ścieżkę wskoczyć, no bo szło ci dobrze. Tylko ktoś coś zrobił i wszystko się rypło, jak to popularnie niektórzy mówią. Więc próbujesz z powrotem wskoczyć na tą ścieżkę. Wskoczmy na tą ścieżkę, odsuńmy tych, co są toksyczni, zlikwidujmy ze swojego życia tych, którzy są nie okej, tych, którzy nam, powiedzmy, źle życzą, bo tak wywnioskowaliśmy.
I wtedy nam się uda i z powrotem skakujemy na tą ścieżkę, a po chwili to, co się dzieje się dokładnie to samo, czyli znowu wszystko się wali. I tak się będzie działo dotąd, dokąd nie zrobisz stop, nie zatrzymasz się i nie przyjrzysz się temu bliżej. I co więcej, takim dowaleniem na maksa jest to, kiedy znajdujesz w swojej przestrzeni osobę, która widzisz, że mogłaby ci pomóc, i kontaktujesz się z tą osobą i próbujesz od tej osoby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zmienić swoje życie. To może być coach, to może być mentor, to może być terapeuta, jakkolwiek. To może być też ktoś z twoich bliskich. I próbujesz od tej osoby wyciągnąć takie informacje. Ktoś, kto może ci pomóc, ktoś, kto może cię jakoś wesprzeć w procesie, w zmianie i tak dalej. I ze względu na miejsce, w którym jesteś, wychodzisz z założenia, że tobie ta pomoc się należy. Że ze względu na te wszystkie utrudnienia życiowe, które masz, i ten gigantyczny któryś z kolei upadek, o którym ta osoba wie, tobie należy się wsparcie, tobie należy się zrozumienie, tobie należy się pomoc, ale pomoc najlepiej, jeżeli będzie ona bez konieczności płacenia albo w mega, mega ogromnej zniżce. I teraz chcę wam opowiedzieć o swoim bardzo mocnym procesie, który jakiś czas temu się zadział i on trwał bardzo długo. Trwał dobrych kilka miesięcy od momentu, kiedy się zaczęłam przyglądać temu. On trwał kilka miesięcy. U was nie musi tak być, ponieważ u mnie ja sama do tego doszłam, więc być może ten live komuś z was pomoże, żeby tutaj zajrzeć. Systematycznie w moim życiu działy się sytuacje takie, kiedy bardzo łatwo pojawiały się pieniądze, duże pieniądze, i te pieniądze po prostu one wpływały, ja bym powiedziała, jak z wodospadu, jak z wodospadu wpływały na moje konto, i one były w łatwy sposób. Tam nie było jakiegoś super ekstra wysiłku. W pewnym momencie te pieniądze znikały tak szybko, jak się pojawiały, tak szybko znikały. Im bliżej było osiągnięcia pewnego pułapu, tak nagle miałam wrażenie, że wszystko się rozsypuje i przelatuje mi przez palce. I przez bardzo długi czas nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje, i szukałam przyczyny na zewnątrz. Szukałam na zewnątrz przyczyny, kto jest winny, kto za to odpowiada. Byłam wściekła, byłam sfrustrowana. Wiedziałam, że są osoby, które mogą mi pomóc, ale wiedziałam, że potrzebuję naprawdę sporej gotówki i sporych funduszy, żeby uzyskać wsparcie tych osób. Jedną z tych osób była moja mentorka, u której sesja, 20-minutowa rozmowa kosztuje 800 chyba funtów, a prowadzenie takie jeden na jeden w granicach około między 15 a 17 tysięcy dolarów w ciągu 6 tygodni, przez 6 tygodni. I moment, w którym pojawiła się taka możliwość przystąpienia właśnie do takiego jej prowadzenia, i była to mega opcja, ponieważ ona wtedy zaoferowała zniżkę i cena wynosiła około 12 tysięcy. Ja byłam akurat na takim etapie, kiedy po prostu czułam, że to się zadzieje, że pierwszy raz w życiu będę mogła być poprowadzona przez nią w takiej właśnie możliwości pracy jeden na jeden przez 6 tygodni codziennie. I ja czułam, że jest to realne, czułam, że jest to możliwe. I takich przymiarek już miałam za sobą kilka, za każdym razem, kiedy słyszałam kwotę, dochodziłam do wniosku, okej, dobra, to nie jest mój czas, nie dam rady. Potem za jakiś czas znowu było, I tak co pewien czas odzywała się taka możliwość, żeby korzystać z tej formy współpracy. Natomiast za każdym razem wszystko się rozjeżdżało, bo kwota, której mi brakowało do tych 15 czy 17 tysięcy, była naprawdę gigantyczna. I tym razem ta oferta, która się pojawiła, to była kwota 12 tysięcy, więc była dużo niższa. I czułam, że jest to realne. Miałam kilka tygodni na to, aby dopiąć całość finansową do końca, tak aby zebrać te fundusze. I co się zadziało? Na 2 tygodnie przed terminem podjęcia decyzji, a potem 7 dni na wpłatę, czyli miałam 3 tygodnie, wszystko się sypnęło, totalnie się rozjechało, zaczęło się rozjeżdżać, ale zaczęło się rozjeżdżać
nie tylko w kwestiach prowadzenia pojawiających się klientów z zewnątrz. Zaczęło się rozjeżdżać we wszystkich aspektach. Zaczęło się rozjeżdżać w pomysłach na warsztaty, zaczęło się rozjeżdżać w motywacji, zaczęło się rozjeżdżać w ogóle w chęci działania, w chęci pisania postów. Wszystko po prostu z dnia na dzień coraz bardziej opadało. A moja frustracja zaczynała sięgać zenitu, bo myślałam sobie, kurde, co jest? Było tak blisko, a teraz, kiedy już niewiele brakuje, żeby to osiągnąć, o czym marzę i czego pragnę, wszystko się rozsypuje po raz kolejny. I 48 godzin przed terminem decyzji, przed datą decyzji, napisała do mnie ta kobieta z zapytaniem, jaka jest moja decyzja. I co zrobiłam, słuchajcie? Oczywiście, że jej nie powiedziałam wprost, że nie mam pieniędzy i nie zdecyduję się. Nie. Co ja zrobiłam? Zaczęłam kombinować i kręcić, że jeszcze potrzebuję chwili, że jeszcze potrzebuję kilku dni, żeby mi przesunęła termin i tak dalej, chociaż ja doskonale wiedziałam, że prawdopodobnie to się po prostu nie zadzieje, bo wszystko, co wokół miało miejsce, było zaprzeczeniem w ogóle, że będzie to realne. I okej, mogłam wizualizować i mogłam wchodzić w tą przestrzeń, że to się zadzieje, zaufać temu i tak dalej. Aczkolwiek to, co się stało w całej tej sytuacji, było dużo, dużo mocniejszą i ważniejszą lekcją niż to, gdyby te pieniądze się pojawiły. Po tych kilku dniach, kiedy ta osoba do mnie napisała po raz kolejny z prośbą o moją decyzję, usłyszała ode mnie znowu takie, powiedziałabym, owijanie w bawełnę, czyli że już prawie, to tamto, że jeszcze trochę i tak dalej. I ona przejęła pałeczkę i powiedziała do mnie, wiesz co, Sylwia, ja widzę, że ty jednak nie dasz rady, wiesz, będzie jeszcze okazja, ale widzę, że to, co opiszesz, to raczej brzmi jako nie. I moja odpowiedź na jej wiadomość wciąż nie była jednoznaczna. Słuchajcie, było mi tak trudno powiedzieć tej kobiecie, że tak, ma rację, tym razem również nie przystąpię, że znowu gdzieś kombinowałam, aby w jakiś sposób odsunąć tą jednoznaczną odpowiedź wprost. I kiedy skończyłyśmy rozmowę, cały ten warsztat, tam było dosłownie kilka osób, które mogły wziąć udział w tym prowadzeniu jeden na jeden z nią. Kiedy to się rozpoczęło, ja poczułam w sobie ogromną złość, wkurzenie, żal, bo pomyślałam sobie, kurde, mogłaby odpuścić, mogłaby obniżyć o tą kwotę, której mi brakowało, bo brakowało mi tam kilku tysięcy, albo zrobić jakąś super specjalną dla mnie ofertę i przedłużyć mi jakoś termin płatności, albo rozłożyć na jakieś ekstra raty, żebym mogła do tego przystąpić. I nie zrobiła tego. I byłam zła na nią, byłam wściekła. Oczywiście ja tego po sobie nie pokazałam, ani jej tego nie napisałam, ani jej tego nie powiedziałam. Natomiast to, co czułam w środku, to czułam ogromną niesprawiedliwość. I myślałam sobie, to nie jest okej. Bo nic by się nie stało, gdyby zrobiła inaczej. I słuchajcie, zajęło mi dobrych kilka miesięcy, zanim doszłam do tego, że to, co się zadziało i to, co ona zrobiła, było najlepszą z rzeczy, jaką mogła zrobić. Nie dając mi żadnego rabatu, nie rozkładając mi na żadne preferencyjne raty, nie robiąc żadnego super ekstra upustu w stosunku do tego, co inni mieli. To, co do mnie dotarło, to jak bardzo ja czuję wstyd, że nie mam tych pieniędzy, wstyd przed przyznaniem się, że nie mam tych pieniędzy, to było po prostu niesamowite. Niesamowicie mocny proces, który wyciągnął na wierzch moje przekonanie, że bycie biednym, że nieposiadanie wystarczających ilości pieniędzy, to jest po prostu wstyd. Do tego nie można się przyznać. Lepiej jest kręcić, kombinować, owijać bawełnę, kłamać, niż przyznać się wprost, że tych pieniędzy nie ma, że na jakieś rzeczy, że jakieś rzeczy po prostu nie mogę mieć, nie mogę kupić. I nie zadziałoby się to, nigdy by się nie zadziało, gdyby ona bądź ktokolwiek inny poszli mi na rękę, rozłożyli na raty, zrobili jakąś preferencyjną płatność, czy jakkolwiek. Nigdy by się to nie zadziało, nigdy nie doszłabym do tego przekonania.
I wtedy zrozumiałam, że każda z tych sytuacji, kiedy rzeczywiście mój stan finansowy, mój przypływ finansów był naprawdę świetny i kiedy zbliżałam się do takiego pułapu, który mógłby pozwolić mi właśnie między innymi na uczestniczenie w takich mocno indywidualnych zajęciach z moją mentorką, za każdym razem to wszystko się rozjeżdżało. I rozjeżdżało się z jednego konkretnego powodu. Z tego powodu, że potrzebowałam zobaczyć te cholernie mocne przekonanie, jakie mam w sobie. Że ludzie biedni to są ludzie, którzy powinni się wstydzić. Że jeżeli mnie na coś nie stać, to powinnam się wstydzić. Że to jest wstyd, kiedy nie masz pieniędzy. I nie doświadczyłabym tego, w ogóle bym tego przekonania nie dotknęła, gdyby to się nie zadziało. I dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ bardzo często zdarza się, że oczekujemy od innych osób pomocy. Że oczekujemy, że ludzie, którzy coś osiągnęli, coś przepracowali, przeszli jakiś wyższy poziom, są dalej niż my, że oni będą nam pomagać, co więcej, że oni będą nam pomagać za darmo, najlepiej za darmo. Ale oni już to przeszli i nie przeszli tego za darmo. Oni potrzebowali zainwestować swój czas, potrzebowali zainwestować pieniądze, potrzebowali dać swoją uwagę i energię, żeby wiele rzeczy przerobić, przepracować. I każda osoba, która decyduje się na pomoc drugiej osobie zupełnie za free, w zamian za nic, nazwijmy to z chęci dobrego serca, robi więcej krzywdy tej osobie, niż daje pomocy. Dużo, dużo więcej krzywdy, ponieważ ta osoba, która tych pieniędzy nie ma, która nie może na dany moment kupić czegoś, na czym jej zależy, albo wziąć udział w warsztacie, w sesji, czy w czymkolwiek, tak naprawdę nie może wejść w proces. Nie może zobaczyć w sobie, co jeszcze jest do puszczenia. Nie może zobaczyć przekonań, które za tym stoją. A jeżeli chodzi o pieniądze, to jest to najlepsze pole i najlepszy obszar do tego, żeby zobaczyć, jakie mamy przekonania nieprzerobione, jakie przekonania nas trzymają. I to, że ktoś pomoże drugiej osobie, to nie znaczy, że ta osoba nagle wybije się i życie jej się zmieni. Bo to jest jak danie głodnemu ryby, a nie wędki. Zdarzyło mi się pomóc kilku osobom zupełnie za free. I to, co się zadziało, było to dla mnie mocne. Wiedziałam, że nie jest to dobry pomysł. Wiedziałam, w sensie dużo osób mnie od tego odwodziło. Natomiast ja mimo wszystko się zdecydowałam z poziomu dobrego serca. Chciałam tym osobom pomóc. Wiedziałam, że nie mogą sobie pozwolić na sesję ze mną. Wiedziałam, że nie mogą sobie pozwolić na warsztaty ze mną. Wiedziałam, że nie mają pieniędzy na ten moment. Więc chciałam być tą dobrą wróżką i magiczną różdżką zamachać i pomóc im wyjść z tej sytuacji, z której byli. I to, co się stało tak naprawdę, był to dla mnie ogromny proces i ogromna nauka również dla mnie, ponieważ przez kilka miesięcy prowadziłam takie osoby i to była moja decyzja. Ale te osoby nie były w stanie przeprocesować tego, co potrzebowały. Więc taka pomoc bardzo często wstrzymuje wzrost danej osoby, bo to nie chodzi o pomoc, gdzie potrzebujesz dać komuś chleb, bo ktoś nie ma jedzenia albo ubranie. Nie o takiej pomocy mówię. Mówię o pomocy właśnie w kwestii rozwoju, rozwoju duchowego, rozwoju osobistego. Jeżeli w tych przestrzeniach chcemy pomagać innym za darmo, nie będę już wchodziła we wszelkie tutaj opcje jakichś uwiązań, uwikłań energetycznych, karmy czy długów karmicznych, czy czegokolwiek takiego. Mówię wam to z poziomu takiej po prostu umysłu i logiki, jak to wygląda, że zabieramy siłę i moc tej osobie, po prostu ją zabieramy. Dając tą bezpłatną pomoc, zabieramy jej sprawczość, nie pozwalamy, by ta osoba stanęła w swojej mocy, bo czasem są takie momenty, że ktoś musi naprawdę sięgnąć dna, ale takiego dna, że mogłabym powiedzieć, że 10 metrów mułu jeszcze i głębiej, po to, żeby stanąć na nogi
zobaczyć, w jakim gównie jest i wybić się tak wysoko, jak nigdy wcześniej. Ale taka osoba nie będzie miała okazji tego zrobić, jeżeli ciągle ktoś będzie jej pomagał, ponieważ w wielu sytuacjach dopiero kiedy sięgamy tego dna, jesteśmy w stanie pewne rzeczy zobaczyć. I również to mówię Wam z własnego doświadczenia, że wiele sytuacji w moim życiu pokazywało mi i było zaczątkiem do tego, żebym pewne rzeczy zauważyła, ale uparcie, jak osioł, dążyłam za każdym razem do tego, żeby wszystko się rozsypało. I nie chciałam zauważać. Nie chciałam zauważać tych znaków z zewnątrz, które do mnie przychodziły. I dlatego nie bez powodu tyle razy sięgałam naprawdę wysokiego poziomu, jeżeli chodzi o finanse, i spadałam mocno na swój tyłek. I mocno go obijałam w bardzo szybkim czasie. I mimo, że po raz kolejny wchodziłam znowu w prosty i łatwy sposób, łatwo mi przychodziło, aby te pieniądze się pojawiły, duże pieniądze, fajne, to nic to nie zmieniało, ponieważ schemat był ciągle ten sam. Czyli jakby człowiek, który jest kompletnie zamknięty i ślepy na to, co otoczenie pokazuje i co świat pokazuje. Nie zmieniający zupełnie swojego schematu. I dopiero kiedy porządnie dostałam po dupie, potrzebowałam naprawdę zajrzeć w głąb siebie. Przestać szukać na zewnątrz wszystkich, kto jest winny. Bo już któryś raz z kolei, kiedy dostałam naprawdę tak mocno po tyłku, nie mogłam ciągle wszystkich obwiniać. Znaczy mogłam, oczywiście, że tak. Mogłam obwiniać, mogłam dalej szukać winnych wokół. Tylko to nie zmieniłoby mojej sytuacji. Więc pierwszy raz w życiu stwierdziłam, okej, jeżeli przez kolejne razy szukałam wszystkich wokół i to niczego nie zmieniło i zdarzyła się drugi raz taka sytuacja i trzeci raz i nie zmienił się ten wzorzec, ten schemat, więc musi być tutaj coś jeszcze gdzieś indziej. Więc tym razem postanowiłam zobaczyć, co jest we mnie. I dopiero wtedy byłam w stanie to puścić. I oczywiście nie zadziało się to w ciągu tygodni, ani w ciągu miesięcy. Cały proces trwał kilka lat. Natomiast gdyby pewne osoby odpuściły, gdyby pewne osoby zrobiły tak, jak ja chcę i pozwoliły mi być w tej przestrzeni poczucia krzywdy, poczucia niesprawiedliwości, zabrałyby mi sprawczość. Tak jak mówię, inaczej jest, jeżeli mówimy o tym, żeby komuś dać jedzenie czy ubranie, ale tu chodzi o rozwój osobisty. Bardzo dużo osób, które wchodzą w rozwój osobisty, rozwój duchowy, czy pracę z energią, czy cokolwiek takiego, co jest przestrzenią, gdzie prowadzisz człowieka, gdzie jesteś coachem czy mentorem, bardzo dużo osób łapie się na tym, że wpadają w taką chęć pomagania. Pomagania za darmo, obniżania kwoty za swoje sesje, obniżania kwoty za warsztaty, robienia super ekstra specjalnych bonusów dla wybranych osób z nadzieją, że tym osobom pomogą. I to jest trudne, szczególnie na samym początku, kiedy zaczynasz w ogóle pracę jako coach, czy jako osoba prowadząca, czy wspierająca, i nagle pojawiają się wokół osoby, które chcą, ale które chcą za mniej niż ty oferujesz. I jeżeli nie masz tych klientów, to łatwo jest wpaść w odpuszczenie, takie, okej, dobra, widzę, że nie masz kasy, to ja ci dam tutaj 90% upustu. Bo widzę, że potrzebujesz. Ale skąd wiesz, co ta osoba potrzebuje? Kiedy zaniżamy swoje standardy i naginamy je w stosunku do ludzi, którzy czują się skrzywdzeni przez los, to zamiast pomocy robimy coś zupełnie odwrotnego. Ja bardzo dużo dostaję wiadomości i jest wiele osób, którym wiem, że mogę pomóc. I
Wiem, że taka sesja dla nich mogłaby wiele zmienić albo udział w warsztacie, ale moment, w którym pozwolę sobie wskoczyć właśnie jako ten ratownik, jako ta osoba, która daje tą rybkę, to nie jest żadna pomoc dla tej osoby. Ponieważ te osoby mają swoje procesy i potrzebują zmierzyć się z tym. Po prostu potrzebują się zmierzyć. Może się okazać, że zdarzy się sytuacja, w moim przypadku się tak zdarzyło, że jednej z osób, której pomagałam przez bardzo długi czas, bezpłatnie, ona jakby na współpracę ze mną nie miała pieniędzy, ale okazało się, że znalazła pieniądze na współpracę z innymi osobami i zaczęła korzystać z innych kursów, więc w rzeczywistości tak naprawdę nie chodzi o to, że ty nie masz pieniędzy, albo że cię nie stać, albo że nie możesz sobie pozwolić, czy jakąkolwiek tutaj historię wokół tego stworzysz. W rzeczywistości jest tak, że w relacji z tą konkretną osobą nie decydujesz się na to. Natomiast konkretną kwotę pieniędzy przeznaczasz na coś innego. I zawsze mamy możliwość zadecydowania, w jaki sposób pieniędzmi zarządzamy. Zawsze mamy możliwość przeznaczenia konkretnej kwoty na inwestycje, zaplanowania czegoś, podjęcia decyzji, że co tydzień czy co miesiąc odkładam taką i taką kwotę na rozwój osobisty, po prostu. Założenie oddzielnego subkonta, które będzie miało taką nazwę i taki kierunek będzie tego odkładania, tych odkładanych finansów, tych odkładanych funduszy. Jak wiele osób to robi, nie wiem. Wiem, że dla mnie, w moim przypadku, kiedy zaczęłam tworzyć sobie subkonta i je konkretnie nazywać po to, żeby mieć odłożone pieniądze na konkretne cele, nagle okazało się, że wiem, czy ja mogę w tej chwili skorzystać z danej opcji, czy nie. Wiem, czy mogę kupić konkretny warsztat, czy nie. Ale do tego wszystkiego potrzebowałam dotrzeć właśnie poprzez swoje własne procesy i chociażby zmierzenie się z tym wstydem, który w moim przypadku stał za poczuciem byciem biednym, ale też i z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości, że to wszystko jest takie nie okej, że tak naprawdę to ona przecież mogłaby pozwolić sobie na ten upust. Wiecie, laska, która zarabia tyle kasy, 12 czy 15 tysięcy od osoby za 6-tygodniowe prowadzenie, mogłaby sobie machnąć ręką na kilka tysięcy, prawda? Można by tak do tego podchodzić. Ja tak do tego podchodziłam, ja tak uważałam, że mogłaby odpuścić sobie te pieniądze, ale z drugiej strony teraz jak spojrzymy na to, czy idąc prywatnie do lekarza, my negocjujemy z tym człowiekiem? Czy też jeżeli nie możemy wykupić prywatnej opieki, to idziemy po prostu do zwykłej przychodni, czy NFZ-u, czy do takiej praktyki, która jest dostępna dla wszystkich. Czy my idąc gdziekolwiek w ogóle, do sklepu z ubraniami, czy my tam będziemy dyskutować z kimś, żeby za darmo nam dał to ubranie? Albo z człowiekiem, który sprzedaje, żeby zaczął pracować za darmo? I z drugiej strony, czy my się na to byśmy zgodzili? Czy jeżeli przyjdzie do nas pracodawca, jeżeli przyjdzie do ciebie pracodawca i powie ci, wiesz co, słuchaj, ja nie mam dzisiaj kasy, więc możesz przez tydzień pracować dla mnie za darmo, to czy się na to zgodzisz? Bo jeżeli nie, to dlaczego oczekujesz, że ktoś inny się zgodzi na pracę za darmo? Bo przecież to jest praca. Każda osoba, która jest coachem, mentorem, czy osobą prowadzącą innych, to jest praca tej osoby. To jest coś, z czego ta osoba się utrzymuje. Dawanie pomocy za darmo powoduje niesamowitą zależność między tymi dwiema osobami. Zależność nie taką, jakiej potrzebują te dwie osoby. Zatrzymuje proces osobie, która otrzymuje tą pomoc. Zabiera jej siłę sprawczą. Nie jest w stanie poczuć tej mocy, podjąć decyzji, zmienić czegokolwiek w swoim życiu. Nie stoi twarzą do tematu, do problemu, nie mam kasy, kurde, zależy mi na tym, żeby mieć jakieś sesje, zależy mi na tym, żeby coś kupić, zależy mi na tym, żeby skorzystać z jakiegoś warsztatu,
nie staję twarzą do tego problemu, więc nie staję twarzą do tego, żeby podjąć działania, zmienić, wprowadzić zmiany w swoim życiu, wprowadzić zmiany w swoim zachowaniu, w kwestiach finansów, w kwestiach tego, jak zarządzać tymi finansami. Po prostu nie ma takiej potrzeby, bo dostaję od kogoś coś za darmo. Więc dalej tkwi w tej przestrzeni i będzie sobie procesowała to, co na dany moment tam będzie wychodziło, ale na pewno nie dotknie tego, co wypłynęłoby, gdyby nie uzyskała tej pomocy. Powiem Wam od siebie, jeżeli cokolwiek mnie porusza, czyli czuję, że nie wiem, jakaś rzecz porusza we mnie emocje, tak jak w przypadku mojej sytuacji z moją mentorką, od której miałam przekonanie, że powinna obniżyć tą kwotę, bo co jej zależy? No nie, nie powinna niczego obniżać. To można by odwrócić tak, to ja powinnam znaleźć sposób, co zrobić, żeby mieć takie pieniądze, jeżeli mi na tym zależy. To nie są rzeczy pierwszej potrzeby. To nie jest jedzenie. To nie jest chleb, to nie jest woda, to nawet nie są jakieś wierzchnie zwykłe ubrania. To są rzeczy, które dotyczą naszego rozwoju osobistego. To są rzeczy, które wychodzą poza potrzebę pierwszego rzędu. Jeżeli to wychodzi poza, to tak jakbyśmy poszli do sklepu jubilerskiego i zażyczyli sobie diament albo brylant, bo mamy takie życzenie. I sorry, ale ty musisz mi dać zniżkę, bo ja mam tylko 100 zł, a ten diament kosztuje 5 tysięcy, więc daj mi zniżkę, bo ja go chcę. I w takiej sytuacji, jak ktoś będzie Wam coś takiego opisywał, to pomyślicie sobie, absurd w ogóle, jak taki człowiek mógł pomyśleć, że ktoś mu da zniżkę za diament. Ale teraz spójrzcie na to z drugiej strony. Jeżeli w tej sytuacji może się to wydać absurdem, to dlaczego w sytuacji, kiedy wchodzi w grę coaching, sesje, mentoring, nie wydaje się to absurdem? Dlatego, że co? Że tam nie ma fizycznie produktu, że tam jest tylko i wyłącznie czas, który ta osoba tobie daje, ale co za tym czasem stoi? Za tym czasem stoi to, co ona przeznaczyła na swoją edukację. Ile godzin? Ja mogę Wam powiedzieć, ile ja na to godzin przeznaczyłam. Ja przez 5 lat przeczytałam gigantyczną ilość książek. Nie wiem dokładnie ile, ale to w pierwszym roku pamiętam, że przeczytałam 70 książek. Brałam udział w warsztatach, kursach, sesjach, treningach, webinarach. Przeznaczałam każdą minutę wolną na to, żeby się nauczyć. Każdą wolną minutę. Jak mój partner oglądał sobie film i się relaksował, ja siedziałam na webinarze i robiłam notatki. Kiedy byłam w ciąży, przeznaczałam każdą sekundę na to, karmiłam dziecko, a w uchu miałam słuchawkę i słuchałam warsztatów i robiłam notatki, kiedy ono spało. Jak chodziłam z nią na spacery, odsłuchiwałam audiobooki. Jeździłam samochodem, nie włączałam muzyki, tylko słuchałam warsztatów. I teraz przez 5 lat i po 5 latach ktoś przyjdzie i powie, że moja kwota jest za wysoka, w porządku, ma prawo tak poczuć, ale nie mam obowiązku zmieniać cen. I tak samo Wy, absolutnie nie macie takiego obowiązku. Jeżeli to jest zgodne z Wami, zróbcie to, natomiast bardzo ważne jest to, żebyście mieli tą świadomość, co za tym stoi. I czy Wasza decyzja nie zatrzyma procesu tej osoby? Ja jestem bardzo wdzięczna mojej mentorce, że nie zrobiła nic w tym kierunku, że się nie ugięła, chociaż się znamy bardzo długo. I że nie powiedziała mi, dobra Sylwia, widzę, że masz kiepską sytuację. Zapłać mi ile możesz, a potem resztę. Nie, nic takiego się nie zadziało. I całe szczęście, ponieważ w tej chwili cały proces u mnie wygląda zupełnie inaczej. Ja nie mam do nikogo o nic pretensji. Byłam w stanie wyciągnąć z tego wnioski, wyciągnąć taką esencję. I to pozwoliło mi na co? Pozwoliło mi na to, żeby zacząć inaczej patrzeć na zarządzanie pieniędzmi, zacząć odkładać i przeznaczać konkretne kwoty na konkretne cele i widzieć na koncie, okej, w tym miesiącu mam tyle, mogę zdecydować się na taki albo taki warsztat, albo mogę poczekać i zdecydować się na sesję 1:1. To by było naprawdę fantastyczne, gdybyśmy mogli sobie przeznaczać te pieniądze
i ktoś by się naginał i my byśmy z tego wyciągali całość, ale pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Wszystko, co się wokół nas dzieje, słuchajcie, każda rzecz, która wokół nas się dzieje, dzieje się po to, żebyśmy my wzrośli. Więc z każdej z tych rzeczy, z każdego tego doświadczenia wyciągajmy esencję, bo w momencie, w którym wyciągniesz wnioski i uświadomisz sobie swoje wzorce i to, co cię trzyma, to, co cię blokuje, albo ścieżka, którą w ogóle bez zastanowienia i z automatu podążasz, kiedy sobie to uświadomisz, to puści, po prostu zniknie. Wtedy będziesz mógł podjąć nową decyzję, będziesz mogła podjąć inne działania z zupełnie innej przestrzeni, będziesz mógł wprowadzić nowy model. Bo kiedy możemy coś zauważyć i staje to nam przed twarzą i widzimy to, tak jak ja zobaczyłam, mówię, o matko, ja się wstydzę tego, że nie mam pieniędzy. Tylko słuchajcie, to nie jest tak, że ja nie miałam tych pieniędzy, bo to nie jest tak, że ja miałam 5 funtów na koncie. Nie, mi brakowało tylko 4000 do tego warsztatu. Więc mając 8000, ja uważałam, że to jest wstyd, to jest wstyd, to jest bieda. I ktoś powie, what, w ogóle kobieto, przy takiej kwocie to ty się wstydzisz? Kwota nie ma znaczenia. To, co wypływa w tym procesie. I dopiero wtedy to zobaczyłam i spojrzałam i mówię, Jezu, przecież ja przez cały czas tak żyłam i funkcjonowałam. Cały czas ukrywałam to. I do czego mnie to doprowadziło? Wiele, wiele lat temu doprowadziło mnie to do gigantycznego bankructwa. Bo nie chciałam pokazać, w momencie, w którym te pieniądze już rzeczywiście zaczynały bardzo mocno topnieć z konta, ja nie chciałam tego pokazać i dalej żyłam ponad stan i dalej pokazywałam, że ja mam kupę kasy. Wstyd mi było przyznać się przed innymi, że jest inaczej. I skończyło, jak się skończyło. Czy to zmieniło cokolwiek? Nie, to nic nie zmieniło w moim życiu, bo potem odbudowałam wszystko, wskoczyłam znowu na taki wysoki level i nic to dalej nie zmieniło. Dalej żyłam ponad stan. Kiedy zaczynały się kończyć pieniądze, znowu wpadłam w ten sam schemat, czyli nikomu nic nie będę mówić. I jak ktoś mnie gdzieś zaprasza, albo ja gdzieś mam jechać, to wszystko jest super high level. Nieważne, że na koncie po prostu zaciska się wszystko i czuję, że mi się tu na gardle zaciska. Nie ma znaczenia. Ja będę brnęła w to. Nie daj Boże, żebym się komuś przyznała, że nie mam pieniędzy. I dopiero ta sytuacja, która była powtórzona kilka razy, dopiero to mi uświadomiło, kiedy zaczęłam się zastanawiać, o co tak naprawdę w tym chodzi. I to nie było nic skomplikowanego, cały proces nie był niczym skomplikowanym. Ja usiadłam i zadałam sobie pytanie, co tutaj jest? Mówię, kurde, Sylwia, co tutaj jest? Co ja mam tutaj zobaczyć? O co chodzi w tej sytuacji? Jak to jest, że tak pięknie mi coś płynie w biznesie, świetnie idzie z kasą i w pewnym momencie wszystko się rozsypuje. Co ja tu mam zobaczyć? Ale żeby to zrobić, potrzebowałam odsunąć od siebie emocje. Zrobić taki stop, taką ścianę, okej, tak, widzę to wzburzenie, widzę tą frustrację, widzę tą wściekłość, to poczucie niesprawiedliwości, ale na chwilę odsunę to na bok, wyjdę poza tą przestrzeń tych emocji i zobaczę sobie tylko, jak ta sytuacja wygląda z zewnątrz, z drugiej strony. Co tu się zadziewa? Tak jakbym chciała sama siebie coachingować. Jeżeli ktokolwiek z Was pracuje z klientami, to zerknijcie sobie z tej strony, czyli co Ty byś zrobił, zrobiła, gdyby przyszedł do Ciebie człowiek z takim właśnie problemem? Jakie pytania byś mu zadał? Jakie zadania, jakie ćwiczenia? Co byś powiedział, powiedziała takiej osobie? I to było coś, co bardzo mocno mi pomogło. Dopiero wtedy zobaczyłam, kiedy wyszłam poza bycie zaangażowaną w tą sytuację, i spojrzałam sobie z boku, zadając sobie pytanie, co tam się zadziało i co ja takiego poczułam i co to ma mi pokazać, dopiero wtedy przyszło to, że ja czuję ogromny wstyd, oprócz poczucia krzywdy, całej reszty, całej masy tych wszystkich emocji związanych z byciem osobą pokrzywdzoną, ja czuję ogromny wstyd, że nie mogę za coś zapłacić, czego chcę i czego pragnę i że nie potrafię tego powiedzieć wprost, że czuję wstyd, żeby powiedzieć, że nie, na ten moment dziękuję, mój budżet tego nie przewiduje. Więc kochani, podsumowując,
Zachęcam Was do tego, żebyście się przyjrzeli, jak to wygląda w kwestii Waszych finansów i tego, jak się czujecie z pieniędzmi i tego, co czujecie w ogóle, jakie sytuacje w Waszym życiu się pojawiają, jakie schematy cały czas w kółko się odnawiają, ponieważ tych schematów jest bardzo dużo, w które bardzo często wpadamy i dopóki nie jesteśmy tego świadomi, dopóty się to będzie pojawiało w naszym życiu. Czyli tak naprawdę wszystko, co się dzieje, nie dzieje się po to, żeby nam dowalić, nie dzieje się po to, żeby nam utrzeć nosa, nie dzieje się po to, żeby nas zmiażdżyć, tylko to jest po to, żeby nas obudzić z tego wszystkiego, tak? Czyli tak jakby wyobraźcie sobie, że wy śpicie i ktoś rzuca kamyczkami w wasze okno, żeby was obudzić. I rzuca w te okno po to, żeby was obudzić, bo ma dla was ważną wiadomość. A wy cały czas, poduszka na głowę, kołdra na głowę i wściekli, że w ogóle was ktoś wybudza. To samo się dzieje z naszym otoczeniem, z naszym życiem. Wszystko, co przychodzi do nas, każda taka sytuacja ma nas przebudzić i ma nam pokazać. Mamy się zatrzymać i zadać sobie pytanie. I zobaczyć, co tam dla nas jest w tej sytuacji. Bo w każdej z nich coś jest. Jeżeli tylko czujesz emocje, które wzburzają Cię w jakikolwiek sposób, to w każdej sytuacji coś jest dla Ciebie. Coś cennego, co potrzebujesz wyciągnąć i to spowoduje zmianę w Twoim życiu. Temat jest ważny, bo wiele osób wstydzi się rozmawiać o pieniądzach. Wiele osób bardzo mocno to ukrywa. I ten wstyd, on jest wyniesiony pokoleniowo. Pieniądze zawsze były takim przekaźnikiem statusu społecznego, więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie z naszego dzieciństwa. To jest temat dotyczący całego społeczeństwa na całym świecie, że bieda jest czymś, czego trzeba się wstydzić. Dopóki tego w sobie gdzieś nie zobaczymy, czy w ogóle innych przekonań związanych z finansami, to będzie do nas wracało i to będzie blokowało. Będzie blokowało to, żeby określona kwota pojawiła się w naszym życiu. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam cudownego, wspaniałego poniedziałku. Pa, pa.